Cześć, witamy w kolejnym filmie. Kolejna wyprawa Oplem Fronterą. Jedziemy sobie właśnie już od jakichś 10 minut po bezdrożach i szukamy jeziorka ukrytego w lesie, przy którym są ruinki. Także spróbujemy dojechać, a wy razem z nami. I Beatka, na drogę proszę nagrywać. Dalej niestety nie możemy jechać, ponieważ droga dalej jest, ale zaczyna się to, co widzicie. Dalej jest szlaban, co prawda otwarty, no ale nie będziemy ryzykować wjeżdżać głębiej. I auto zaparkowaliśmy na skraju czyjejś łąki. Okazało się, że na nogach mamy bardzo blisko do tego miejsca, bo nawigacja pokazuje 500 metrów od miejsca, w którym zostawiliśmy auto. Na razie na naszej drodze dostrzegamy to, co widzicie. Przy okazji może grzybów poszukamy. A grzyby! A to jajo? Nie, to jest jakiś niejadalny, Madziu. Niejadalny grzybek, tak. O, dotarliśmy. A to za domek? Tablica opisująca miejsce, do którego zmierzamy. Ale fajne jeziorko. Aha. O, i tego też szukamy. Domek myśliwski. Teren monitorowany. Także jeżeli ktoś nigdy nie był, a jest z okolicy, nad jeziorkiem Daisy, no to my tutaj przyjechaliśmy przez miejscowość Mokrzeszów. Jechaliśmy drogą, dopóki się asfaltowa droga nie skończyła. Później drogą, którą widzieliście na początku filmu. O, tu już widać, to jeziorko jest tam w dole. Ale podejdziemy sobie tak, żeby było dobrze widać. Tam widać ten domek myśliwski. Jeziorko dookoła ma strome brzegi, także z dziećmi trzeba uważać. No i tak jak wyczytałem, to jeziorko jest dosyć głębokie. Dobra, teraz idziemy sobie zobaczyć te ruinki. Ja was zgubiłem przed chwilką. Tam idziemy. Idziemy do tej pieczary. Co? Nie wiadomo. To było wejście na ten tam. O, i tu jest widok też na jeziorko. Magdalena, tu. Idziemy schodami na górę. Ja się boję. Ale nie bój się.
Ja na morzu siedziałam, a dobra. Tu jeszcze nie siedziałam. A tam byliśmy. No, my tu byliśmy. Widok przez okienko. Chyba Macie, że chcesz skakać. Chodź też ostrożnie. No, Madziu, ostrożnie. No, ja to czułam. Wow! Boże, jakiś ten krzyż, czy co to wyciało? O, Beatka przestraszona. Osy. A to co za skarby? Chcesz zdjęcie? Tak. Tata, zrobimy. Zrobimy zdjęcie, no. O, a tu też miejsce było, no bo to domek myśliwski, czyli tu miejsce na ognisko. Dobra, robimy zdjęcie. Tu też są, widać, że tutaj też coś było, bo też są takie pozostałości, jakieś mury. Pewnie coś było połączone, nie? No, nie wiem, czy było połączone. Zobacz, gdzie tu. Widzisz, tam też był kawałek muru. No, tu powpadały do wody. I to może było połączone. Jakiś zamek, albo coś. Jest tyle kawałek kamienia takiego. No. O, tutaj. Są drogowskazy. Przebliżmy. Tutaj też coś było. Jakaś gaszka albo coś. No, tutaj też jest takie... Nie, to tak chyba baszta. O, też jest jakaś taka, no, baszta, czy jak to tam się nazywa. I tutaj też było, po tej stronie. Idziemy teraz tu zobaczyć. Czy my tam wejdziemy? Madziu, boisz tak, się? Tak, nie boję. Wchodzimy do środka? Tak. Tu też mury. A tam też coś było, to było połączone, tak jakby jakiś... No, widzę, no bo tu jest pozostałość, czyli... No. Most jakby? Trzeba wejść sobie na internet i musimy poczytać tutaj historię dokładną tego miejsca. To pewnie jest ciekawa. Wow. A, dobra, Beatka, ja wiem co to jest. To jest zaznaczone na mapie jako stary wapiennik, czyli piec do wypalania wapna. Nie wchodzimy tam. Nie, no wchodzimy. To X, ja nie jakby. Wchodzimy, zobaczymy. Ja wchodzę, Madziu. Ja też. No to dawaj. Czy ci się uda? Spinaj się. No. I którym wyjściem wyjdziemy? Labirynt. Labirynt. Tu jest wyjście. I tam. No, tu jest. I tutaj sobie zobaczcie teraz do góry. Od góry jest zamurowane. Są dwie szyny i w miarę nowe cegły. Które? Nie tędy. Chodź, Madziu, tędy. Wyjdziemy. Zobacz, ja muszę chodzić za tatusiem. W główkę się nie uderz. Czekaj, Madziu, nagram cię. Nagram cię, jak wychodzisz. Co? Dobra, idziemy mamy szukać. Mamo, jestem. O, jest mamusia. Patrzyłam jak tam, jak wejść tam na ten gdzie? Most. I co? No i nie widzę nic tu drogi. Tam lepiej nie wchodzić.
No to byśmy musieli się wspinać. Wygląda. A na to? To. No mówię, że na to chciałaś wejść, tak? Nie, może zobaczyć, jak to z drugiej strony wygląda, co to było. Bo mi się wydaje, no zobacz, Batka, bo to jest... Nie, no to jest wapiennik, czyli od góry było wrzucane, no i się wapno wypalało i tymi kanałami chyba na dole było wyciągane. Czyli tu było jakieś połączenie z górą. Tego, żeby to ładować od góry. Tak mi się wydaje. Może masz rację. Może i masz rację. Kochanie, ty masz rację. Ja jestem w błędzie. No tu mamy jakąś taką... Idziemy tam? Idziemy zobaczyć. No to chodźmy. Co się boi? To po co na to wchodzisz? No to się nie rozprowadzi. No ale my też się spuścić. Pytam się, czy się nie uda. Idziemy. Dawaj, Batka, dawaj. A ja idę na manię. No ja bo też, ty masz takie buty. Ja fajne. Też mam nie te buty. Przyczepne. Też się ślizgam na dół, kurczę. Daj rękę! Daj rękę! Dziękuję, Maciu. Idziemy. A całego wafelka wnikła. Dobra. O, jesteśmy na poziomie górnej części tego wapiennika. A no i jest tutaj. Zdyszałem się. Czyli to? Dobra, ja idę tam nagrać. Czyli to faktycznie może było jakieś połączenie? Tak, tak. Od góry. Magda, nie idź za tatą. Madziu. Nie idź, bo tam jest... O. A teraz jest tu stromizna. Czas na zdjęcie? Zdjęcie na filmku. No, rób zdjęcie. Czekaj. Dobra. Udało się? Super. Zejdziesz? Nie. Dawaj, skacz. Uda ci się. Super. I co tą drogą, którą tu przyszliśmy? Nie, czy tędy? Tą nie. Idziemy za dalej. Za stromo. Żeby nie wjechać w krzaki. No to Mysia Marusia. No bo takie dziury, że siekiera sama rusza. Jak ci idzie, Madziu? Dobrze. Dobrze? Tak. No to dobrze. Czemu to Mysia Marusia? No dobrze, patrzę na drogę. Dobrze, Magda. Dobrze ci idzie. Przystanęliśmy na moment, bo jest ładny widok. Wczoraj cały dzień mgła i deszcz, a dzisiaj 20 stopni, no i niebo czyste, to znaczy już teraz zachmurzone.
bo jutro znowu ma padać. W tym filmie już kończymy. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!